Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR. Witam Was już w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jak co środę, teraz przez wakacje Supercell wypuszcza po 3 Star Powery. No i dzisiaj wypuścili do Bulla, do Spike'a i do Dynamike'a. Według mnie najlepszym Star Powerem, który dzisiaj właśnie wszedł do gry, jest Spike, bo te kolce, jak się uderza, to one tak wirują i... Kurczę, ponoć można lepiej trafić przeciwnika. Zaraz się o tym dowiemy. Wytestujemy oczywiście na botach. Jeśli chodzi o Bulla, jeśli spada mu życie o 40%, poniżej 40%, to wtedy zadawane obrażenia przez przeciwnika są słabsze o 30%. Coś takiego. A tutaj jeśli chodzi o Star Power do Spike'a, do Dynamike'a, no to ten ult, czyli ta wielka bomba uderza o 1000 więcej, jest większy damage o 1000. Może sobie na początku... Nie, tego nie. Właśnie kupię sobie tutaj Star Power do Bulla, bo mam akurat w sklepie. Dobra, idziemy wytestować. Oczywiście tutaj Bulla wytestujemy na hejście, na tej dzisiejszej mapce, bo zagrałbym Rankeda, ale no, bałbym się, że jednak tutaj bym spadł z tego, czy go sprawdzimy go w zupełności. Zaraz się okaże. Nie wiem, jak tu boty grają, ale tu boty dobrze grają, kurde. Dobrze grają boty. No i niby teraz jestem... Aha, niby taka tarcza się nam odpala. Dobra. Mamy taką tarczę. A jednak oberwałem 1470. Okej. Okay. Dobra. Potestujemy sobie dzisiaj tylko i wyłącznie odcinek testujący Star Powery. Każdy może wytestować sobie Star Powery. Te nowe, jeśli tam no... Znaczy no, ogólnie może. Dobra, i teraz mam tą tarczę niby. Dobra. Gram tak sobie, o po prostu testuję sobie te Star Powery. Dobra, zrobimy coś takiego. Zrobimy tu przejście dla botów, przeciwników. Dobra. Tutaj ten bot ma starego Star Powera. Ciekawe. Teraz mam tarczę w tym momencie. Obrywam. A jednak powiem wam, że wydaje mi się, że lepszy ten Star Power jest. Bo jednak to przeładowanie jest szybsze i w momencie, gdy jesteśmy pod sejfem, no to możemy zadać większe obrażenia. No tutaj się liczą procenty na sejfie. Praktycznie kto pierwszy zabije, zniszczy sejf. Okej, okay, dobra. To jest tylko i wyłącznie dzisiaj teścik. Później może zagramy sobie jakiegoś rankeda. Podbijemy troszkę poko może po tym teście. Dobra. Powiem wam, że nie, wolę chyba tym bardziej, wolę ten stary Star Power jednak. Jednak ten stary Star Power mi się uda. Dobra, co mamy następne? Następne mamy dynię. I teraz sobie wytestujemy. O 1000 więcej. No to jest fajna rzecz, wam powiem. To jest fajna rzecz, tylko że teraz są gracze, którzy wymiatają Dynamike'ami. I jednak ten jump Dynamike'a jest lepszy. A tutaj widzicie, tak to bym sobie przeskoczył, już bym troszkę szybciej był w przodzie. Ale zaraz załadujemy. Kurde, dla nowych graczy może to lepszy ten bajer jest. Nie wiem. Dobra, poczekamy sobie na tych typów. No zaraz wypuści miśka. Dobra, idą. Zobaczymy zaraz. Taką szelkę 4080, tak to mniej więcej wygląda. No jest dobre uderzenie, powiem wam, że jest dobre uderzenie, kurde no. Ale czy... Jak będę mieć tego, czy będę to brać? Kurczę, nie wiem, no mógłbym w sumie pograć sobie. Jezus, ciągle jestem przyzwyczajony, żeby skakać. Uwaga, ult wjeżdża. Ale to oczywiście wyczyścił szelkę, bo ona miała 2080 HP. Dobra, teraz. O Jezu, przestrzeliłem, dobra, nieważne. Chociażby dali jeszcze jakiś plus, żeby się to szybciej ładowało jeszcze to ulta. To wtedy byłoby to fajne. To wtedy może byłoby to lepsze. Dobra, uderzmy jeszcze raz z tego. Jezu, no boty to ja nie wiem, jak się gra. Dobra. Jajku, chciałem wyrzucić... Dobra, nieważne. Dobra, niech mi tu przyjdą. Chodźcie tutaj, chodź. Szelka, odejdź. Czekaj. Oj, zabiłem dwóch, czy nie zabiłem? Nie wiedziałem, ile tam ta Nita miała HP. I w komentarzu możecie napisać, który wam Star Power najbardziej się podoba. Powiem wam, że tak średnio jestem przekonany do tego Star Powera. W tym momencie. Ale ten Star Power powinien być chyba jeden z najlepszych Star Powerów. Też hejst. No też można Spike'iem się pobawić na hejście.
W ogóle to i boty zmieniły skład i zaraz, bo to w sumie jest najciekawsze. O! No i to mi się podoba w sumie. Takie wiecie. Bardziej można... O Jezu, przeciwnika trafić. No fajne, powiem wam, że no jak dropnę Star Powera do Spike'a, to będę chyba go używać, bo jednak jest kurde dobry. Chyba jest lepszy od tamtego, mi się wydaje. Ale jest taki... Jest minus tego, że nie leczy nas ten, nie? Czyli coś po prostu za coś, kurde. Wolałbym tamten chyba, kurde, bo tak, bo wiecie, jak podjeżdża was gościu, to jeśli macie ulta, no to sobie rzucacie po prostu pod nogi i was leczy, tak? I wtedy po prostu możecie zabić, no nawet tanka. Tutaj jest bardziej, ten Star Power jest bardziej oddany na daleko, kurcze. Na daleko, no bo jednak ten... Bo jednak troszkę ten zasięg jest w tym momencie lepszy. Ale kurde, no... Czy bym grał tym Star Powerem? Nie mam pojęcia, kurde, nie mam pojęcia. Dobra, bo jeszcze raz chciałbym się uderzyć. Bo to jednak ten, kurcze... Dużo daje healowanie w tej grze. Naprawdę bardzo dużo. Jeśli każdy brawler miałby heala... jeśli każdy brawler by miał heala... każdy Star Power, no to grałbym każdym prawie Star Power, grałbym każdą postacią, no bo to jednak dużo daje. Heal jest ważny, kurde, w szczególności na trybach, nie? Nagramy takiego Game Graba czy coś, no to jest fajne, nie? No wreszcie tak wiem. No to nie fajne, jak uderzę w safe, no to jest. No to jest fajne, o właśnie, jak uderzę w safe. Dobra, chciałem go wyprzedzić. Dobra. Jeśli chodzi o Star Powery, dla mnie no to najlepszy no to jest oczywiście chyba Spike, jednak, ale szkoda, że nie ma tego heala. Dobra, duo, zagramy sobie duo. Kto by pomyślał, że Faucer będzie grać duo, nie? Kto by pomyślał? Dobra, co? O Jezu, mamy Broka. Dobra, nie podoba mi się to już w ogóle. Na tej mapce udało się wbić parę 700, z czego się cieszę. Naprawdę kosmos. Dobra, czy mój Brock tutaj jest? Pamiętajcie, jak gracie sobie duo, to znajdźcie sobie jakąś osobę taką do komunikacji jednak, bo... Jezu, Piperka go zabiła, serio? Ciekawe, czy ona jest sama. Dobra, stanę tutaj, w tym miejscu. O nie. Trafiła mnie, bez sensu trochę. Zaraz ten Jin mnie trafi. Dobra, to on to jest ultował. Możemy sobie też troszkę na czas zagrać na tym duo. Ojejku. Ajajaj, no i niestety właśnie, kurde, bo... Nie chciałem tego Broka, bo to jednak Brok jest, no... Do poko jest, no, bezużyteczny tak naprawdę. Dobra, jeszcze jeden meczek. Jeszcze jeden meczek, jeszcze dwa meczeki. Pamiętajcie, że VCR zawsze musi zrobić do 10 minut i jeszcze chyba mi jakoś przylogowało to. Dobra, Joker z rosyjskiego klanu, z rosyjskiej bandy. Zapewne dość często spotykacie te tagi, nie? Dość często. Tylko, że szkoda, że nie jest na żadnym Star Powerze. Także dupa, kurczę, no jednak... Jednak dużo robi ten Star Power, no to jest... Słuchajcie, to jest chyba jeden z najlepszych aktualnie Star Powerów, który, z tych nowych, który wszedł do gry, bo jednak on daje dużo i ja bym chciał, żeby mi cofła ta szelka. Dobra, ja tutaj troszkę podleczę. I oni tak będą tu chodzić i do nas zygać, nie? Co mi się w ogóle nie podoba, dobra. Ale zaraz oni zginą, spokojnie, tutaj VCR zaraz coś rozkmini. Uleczymy go troszkę. Okej, dobra. I patrzcie, i oni za nami będą gonić przez cały mecz. I wiecie, co jest najgorsze? Że w tym momencie nie pojawi się nam żadna tubka. Dobra, tu może coś będzie. Ja tak po prostu na dzika wchodzę. No i serio, będą za nami cały mecz biegać. Czy to jest... dobra, ja wycofam, bo ta szelka zaraz padnie, no właśnie. Jak coś jest w środku, to ja już leżę. Ja po prostu idę w ciemno, ja po prostu idę w ciemno. Dobra. O nie. Energola teraz weźmie i jesteśmy już niestety w pupie. Dobra, jeszcze jakby jeszcze jeden team się gdzieś wykończył. Czasem pamiętajcie o tym, że nawet warto jest przykampić.
bo generalnie dużo osób kampi. Dobra, ja wezmę sobie tego energy drinka w razie czego. Ta strzelka niech tutaj nam pilnuje pozycji. I teraz ten Leon się wyłoży, no chyba się wyłoży, tak? No, dobra. Drugie miejsce, myślę, że jest ok. Dobra, odrobiłem tamte pucharki, które straciłem z tamtym brokiem. Zapewne już wbiłem tam 700, jak wy to oglądacie. Jest tak, słuchajcie. Ludziska, napiszcie w komentarzach, który wam się najbardziej podoba z tych nowych Star Powerów. Ja kończę, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jutro z rana powinien być stream, będziemy powoli polecimy po 17 tysięcy pucharków. Tak powolutku, ja wiem o tym, że miałem nie puszować, ale jednak jest taki moment, gdzie mogę to zrobić. Myślę, że te 440 pucharków to będzie, kurczę, to będzie łatwa sprawa. Bo jednak udało się zrobić tutaj 700. Zaraz może doleci 8, szkoda, bo chciałbym Jessie zrobić, bo to jest moja najbardziej ulubiona postać. I tak to wygląda, jeśli chodzi o 500, mam 1, 2, 4, 5, 6. Nie lubię grać postaciami na blisko, tym bardziej na przykład też nie lubię grać Mortisem, Ricochetem. Ricochet jest fajny, ale na duo zależy od mapki, no... wiecie, Ricochet ma bardzo mało HP. Na przykład na tej mapce byłabym dość mocno kontrolowana przez Piperkę. A na tej mapce jest bardzo dużo Piperek. Dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku z Brawl Stars. Trzymajcie się ciepło, cześć, bo troszkę się zagadałem. Hejka!